Siemanko widzowie, chciałbym was poinformować, żebyście zostawili subskrypcję, żeby dostać powiadomienia, łapeczkę i wbić na mojego Discorda. Zapraszam do oglądania. Więc witamy was na odcinku. Znaczy już się z wami witałem, ale witam. Dzisiaj wam pokażę, jak zrobić bardzo ładny baner na telefonie. Więc jak zwykle musicie zrobić przezroczyste. Musicie wziąć tą członkę. Nie wiem jak na to mówić, po prostu te A na dole. Bierzemy font. Jak najlepiej to weźmy bloger podłoga sans myślnik blood. Do awatara mi się takie coś jak najbardziej by mogło przydać. Jak zwykle bierzemy stroke. Dajemy na tyle ile dawałem, czyli 12:21. Zmieniamy napis na swój nick. Ja zmienię na Lodomir. No i mamy Lodomir. I żeby to jakoś fajniej wyglądało, bierzemy 3D tekst. Tak. Tekst 3D. O. Tu weźmiemy na 7. Tu byśmy mogli na 1 minus, a tu byśmy mogli na 1 plus. O. I ciekawie to bardzo na przykład by wyglądało. Ustawię sobie tu na 61. No i mamy taki ładny na przykład napis. Jak powiększymy to takie coś mamy. To się jak najbardziej buguje. Więc polecam wam takie coś zrobić. I po prostu zapisujemy to do galery. Więc macie na ekranie wymiary tego wszystkiego. Jak to powinno właśnie wyglądać. No, jakby to miało wyglądać to całe, bo ja mam takie rzeczy i ja bym sobie zrobił merge down, żeby to mi za bardzo nie przeszkadzało, żebyśmy mieli mniej miejsca. Dobrze, więc będziecie mieć to wszystko zamazane. Bo akurat tego widzieć nie będziecie. Zrobimy sobie pandę dzisiaj. I może, że to nie powinna być panda. Bo mam tekst zrobionego z Lodomirem. To zrobię Lodomira. Pokażę wam jak szybko, sprawnie zrobić taki baner. I to bardzo nawet fajny baner. Plus to jest na telefonie ten panel, więc mamy coś takiego, przesuwamy to tu i mamy takiego niedźwiadka, co nie? Okej, okay, no i to wszystko nawet git wygląda. Jest okej. Okay. To po prostu pokazuje wam, jak wszystko ładnie, wszystko pięknie zrobić. Teraz ja akurat wchodzę do Pixel Laba, jakby ktoś się pytał. I może, że to nikogo nie obchodzi. I bierzemy nasz napis, który robiliśmy. Powiększamy go na przykład coś takiego. Może jeszcze bardziej powiększymy go. O, jest git. Żebyście, jak macie na przykład taki napis, który się składa z tylu liter, to żeby mógł tak wyglądać. Czekajcie, warp. Dobra, i mamy teraz warpa. I chciałbym. O Jezu, co się dzieje? Co ja zrobiłem? Bawię i uczy. Dobra, mamy taki na przykład napis. Jest git, co nie? Jak wam nie pasi, to bierzecie transform i powiększacie.
Ale powinno wam pasić. O kurde, ciężko mi to jest złapać. Dobra. Musiałem powiększyć ekran, bo ciężko mi było złapać. Dobrze. Mamy napis. Jest cool napis. Teraz, żebyśmy mieli co zrobić, to bierzemy za to. Bierzemy cyk. Bierzemy fill. I żeby na przykład wziąć fill, w moim przypadku weźmy coś takiego. No i mamy fila użytego. Jeszcze do napisu sobie weźmiemy glowa. Żeby bardziej jakoś wyglądało to. Dobrze. Jest. To używamy jeszcze raz. Ale to nie fill, tylko clouds. O nie. Będzie ładowanie. No i mamy. A, bo to napis poszło. Okej. Okay. Używamy jeszcze raz. Ładuje się nam. Przepraszam za chrypę, którą teraz posiadam. I używamy na przykład taki czarny. I wygląda, zaczyna wyglądać jakoś. To bierzemy to, bierzemy te blura bierzemy i rozmazowujemy trochę, żeby no jakoś wyglądało to, nie? Bierzemy płotę layer, płotę library i bierzemy swoją, na przykład kolejnego lodomira. Ale nie aż takiego wielkiego. O mój Boże. Co tu się stanęło? Dobra, o, dobra. Może być taki. No i mamy na przykład już pierwszego lodomira. Bierzemy kolejnego. Dobra. Wziąłem kolejnego. Teraz go przewracamy na kolejną stronę. Żeby był tak samo. Powiększamy. I dajemy. Teraz bierzemy sobie merge down i mamy ich dwóch. Bierzemy glow i powiększamy sobie glowa. I no i tak wygląda na przykład nasz Cox banner. Może jeszcze go sobie tak dam mu glowa, bo nie widać mu kompletnie tego glowa, więc mu dołożę. Tak wygląda nasz Cox banner, który jest Cox, bo jest Cox. Też tutaj powiększę trochę. No i tak to wygląda, taki ładny banner. I tak jak mówię, klikacie done, save, zapisujecie to. Bierzecie save to gallery, PNG, wybieracie to, ok. No i wam się zapisuje. A ja się żegnam z wami. Cześć.